Cześć! Właśnie rozmawiamy z Dorotą o moich podróżach, moich przygodach. Dlaczego? Bo myślę, że właśnie te moje przygody i podróże najbardziej charakteryzują mój styl, najbardziej mnie inspirują i wpływają na mój gust. A ja Ani zazdroszczę. Tak naprawdę to projektujemy teraz łazienkę dla Anny. Wiemy, co Anna nosi, ale nie wiemy, jaką chce mieć łazienkę. Spokojnie. Trzy wymogi. Bez dachu, duża wanna i dużo palm. Kadzidła i świece. W środku dżungli, moi drodzy, tak pamiętajcie. I teraz ja, biedna, muszę to wszystko przenieść na nasz polski grunt. Tak więc przygotowałam dla Anny różne rzeczy również. Na przykład płytki. Mamy złoto. Zadowolona jesteś z złota. Kamień. No właśnie. Ale ja słyszałam, że to nie ma być mała łazienka, tylko to ma być salon kąpielowy. Tak, to jest idealne słowo. Ja mogę zrezygnować z salonu, z kuchni, ale łazienka ma być moim salonem kąpielowym. Ja chcę się tam spotkać z przyjaciółkami i po prostu się relaksować. Fantastyczna myśl. Zrobisz to dla mnie? Oczywiście. Imprezy spał Annę, czyli musi być naprawdę duża wanna. Wiemy już, jakie inspiracje ma Anna, jaki jest jej styl, ale my też chcemy poznać wasze inspiracje. To, jacy wy jesteście, dlatego że mamy przyjemność ogłosić fantastyczny konkurs. Co można wygrać? I wy możecie mieć swoją łazienkę marzeń, a ja razem z Dorotą chcemy to marzenie spełnić. Możecie wygrać albo moją metamorfozę w waszej łazience, albo... Albo płytki od Paradyż, projekt wymarzonej łazienki i 10 tysięcy złotych na jego realizację. Ja wam powiem więcej. Jak będę wam robić remont w łazience, to wy wyjedziecie na wakacje. Wy i wasza cała rodzina, więc naprawdę jest o co walczyć. A co trzeba zrobić? Chcę, abyście zrobili zdjęcie, nagrali filmik, wrzucili go na swoje kanały social media i oznaczyli hashtagiem w stylu Paradyż. Co tam ma być? Pokażcie, co was inspiruje. To może być wszystko. To mogą być zdjęcia swojej rodziny, mogą być zdjęcia z podróży, mogą to być zdjęcia stylizacji albo po prostu inspirujące moodboardy. I napiszcie, dlaczego to właśnie wasza łazienka ma przejść metamorfozę. No i oczywiście to wszystko oznaczcie hashtagiem w stylu Paradyż. Dzięki temu będziemy mogli w internecie odnaleźć wasze zgłoszenia. A jeżeli szukacie inspiracji, to fenomenalnym miejscem jest blog Ani. Tam zapraszam. Jest dużo pięknych rzeczy. Albo strona www.paradyż.com. Jest o co walczyć, nie? Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Bierzcie udział w konkursie.